Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Od 2 września rozpoczyna się nabór wniosków o bon żłobkowy w wersji papierowej. Wszyscy zainteresowani będą mogli pozostawić wymagane dokumenty w Kancelarii Ogólnej Suwalskiego Ratusza przy ulicy Mickiewicza 1. O bon wartości 300 zł mogą ubiegać się rodzice maluchów, którzy nie korzystają z publicznego żłobka, mają dochody z pracy zarobkowej i nie korzystają z urlopu wychowawczego, rodzicielskiego czy macierzyńskiego. Oczywiście koniecznym warunkiem jest również posiadanie suwalskiej karty mieszkańca. Do wniosku należy także załączyć potwierdzoną kopię umowy z podmiotem świadczącym opiekę nad dzieckiem. Może być to niepubliczny żłobek, klub dziecięcy lub po prostu niania. Wsparcie jest comiesięcznym świadczeniem w wysokości 300 zł. Bon żłobkowy był jedną z obietnic wyborczych Czesława Renkiewicza. Zainteresowani bonem, którzy chcą uzyskać comiesięczne wsparcie w wysokości 300 zł, powinni składać wnioski jak najprędzej, bo te złożone do 5 dnia miesiąca pozwolą uzyskać dofinansowanie w tym samym miesiącu rozliczeniowym. Złożone po 5 dniu każdego miesiąca uprawnią do 300 zł dopiero w miesiącu następnym.